Zatem rozpocznijmy farming, łowy. Tu i spadł drop, i jest walka. Humanoidów nikt nie łapał. No, tylko ciekawe, jak ja to mam zrobić. O, fuck. HP. O kurwa! O, normalny dron wypadł. Nie wierzę w to, że oni... Osiem HP! Ja jebie. Nie ucieknę im. One są za szybkie. Dobra. Sześć HP. Nie! Ile jest trzy? Jakby były dwa, to bym zaatakował. Siema Niklaus. No i sami widzicie, jaki on jest. One się ciągle respią, czy co? Jezus, nie wytrzymam. Nie! No nie wytrzymam z nimi. One są ponad ludzkie siły. Na spokojnie. O, tam jakiś chyba leci jeden. Czy to jest gracz? Nie.
Tego dobijemy i będzie git. Tylko one mają za duży zasięg. Patrzcie, jak one biegają. Cicho. Kurwa, on wyczaił od razu, że ja tutaj. No, dawaj. O. Cóż to? Teraz to jedziemy. Tu nic nie ma. Tutaj. O kurwa! Dwie medikity. Medikity są dwa. Jeszcze trzy zostały. Trzeba level wbić. Tu są jeszcze? Tu nie ma ich. Amunicja. Nice. I zrzut leci z nieba. Dobra. Cisza teraz i spokój. Jest. Poczekam.
Że będzie lutował. Tam Splinter, siemano, nadal. Hello? You've entered combat with another survivor. We can't protect you in the safe settlement Sorry. Until the timer runs out. We've got some supplies on their way. We've marked it on your map. Kurwa. Nie wiem, co wydupić. Dron na czosy MP. Chcę zobaczyć drugi. G36. Kurwa, dobra. You're killing it out there, soldier. Congratulations on the new level. Nowy We've level. Allocated more space for your global stash. Nie mogę, już mam za dużo kilogramów. Dobra. Padamy stąd. Idziemy do safe zone'u. Oddamy sobie trochę tych rzeczy. We drony wywal? Nie. Czemu ja nie strzelałem? Kurwa! Co jest? Ja z pięści biłem? Serio? Nie wierzę w to. Czemu ja nie strzelałem? Co jest? On po bandażu nie bierze broni z powrotem do ręki. Nie wierzę. Po bandażu on broni nie bierze do ręki. Nie wytrzymam. Es. Dobra, wracam tam. A teraz on, kurwa, pierwsze co zrobi? Wydupi do safe zone'u. To była bezpieczna, to była bezpieczna przystań, to był safe zone. Strefa bezpieczeństwa. Przynajmniej u niego będą bezpieczne te przedmioty. Dokładnie tak. Ważne, że przedmioty są bezpieczne, dokładnie.
Na kładzie bym musiał go przejechać. Ciekawe, czy da się przejeżdżać ludzi tu. Ale przynajmniej level, kurde. Jezu, ale to był taki wylew. On z pistoletu strzelał, kurwa, nawet tak długo we mnie strzelał. Ja bym go 4 razy zabił już z tej broni. Ja cały czas miałem wrażenie, że ja mam w ogóle broń wyciągniętą i ja strzelam, a ja tak robiłem, tak. Tak robiłem ciągle. O kurwa. Gość strzela do kogoś na kładzie. Dobra, to ja biegnę, może zbiorę tutaj broń jakąś. Ja patrzyłem widocznie gdzie indziej, no. Wy widzicie czasem rzeczy, których nie widzi streamer. O, nie, to już jest, patrzcie tu. O. Sami widzicie, jaki on jest. No nie do końca, Hirek, wiesz, to kto inny wziął się za to. Ale kto to wie, może tam siedzą. Niektórzy. I to już można iść. Dobra, idziemy. Dla fanów myślę, że jest to zainteresowane. No, powinno zainteresować. Jezu, ale to był wylew, nie wytrzymam. Co ja to zrobiłem? O, matko i córko. Idę tu. Jeżeli ten gość dalej siedzi w tej bazie i próbuje jeszcze coś zlutować, to on ma wylew. Bo on już nie może nic, bo to jest large backpack, tam już więcej nic nie wejdzie. Thank you.
Idę tak, bo kroków nie słychać wtedy. Gdzieś tutaj zginąłem. Wziął wszystko chyba, nie? Tak. Przecież tam ktoś strzelał. Idziemy tędy. 23 stopnie, ciepło się robi, tylko że padał deszcz, teraz już przestał padać. Chociaż, nie wiem, nie słychać, wtedy było bardzo słychać, że pada deszcz. Dobra, jest ok. Próbujemy tutaj pójść do tego miasteczka większego. Może tu gość jest tamten. Tam strzelał, na kładzie jeździł. Jak wariat. Mamy armor. Te armory się tu nie psują chyba w tej grze, one nie mają czegoś takiego jak wytrzymałość. Może zrobią to, może zmienią to. A może nie! Kto to wie? Chociaż może na ten airdrop pobiec? Może bym na ten airdrop pobiegł. Tu jest określona misja? Nie, tu sam sobie jesteś statkiem, sterem i kurde, marynarzem. Pisałem może o jakieś klucze? Kurde, właśnie nie napisałem, ale może napiszę. Ty tego gościa na kładzie tak jakby słyszałem, jakiś dziwny dźwięk bardzo. Ej, szczerze, to ta mapa teraz, jak ja tak sobie biegnę, to się wydaje bardzo mała. Bardzo szybko po tej mapce się przemieszczam. Walczę ze sobą, żeby tej gry nie kupić już trzeci dzień. To kup suba. We've got some supplies on their way. We've marked it on your map. Ja jebie, aż tam. Tam jest wszystko już w tym momencie.
Ja codziennie walczę, żeby nie kupić kebaba. No to jest poważna walka już. Już pod chorobę to podchodzi. No musieliby update'ować, no bo to jakby samo w sobie w tym momencie jest grywalne, ale się szybko znudzi. Więc tutaj muszą być jakieś update'y, nowa mapa na przykład. Nowe bronie, jakieś zmiany ogólnie na mapie. Ja bym w ogóle, dajcie mi, zapłaćcie, a ja będę, kurde, na streamach robił. Budynki dostawiał, dawajcie, powiedzcie tylko jak. Dajcie mi narzędzia, dajcie mi ludzi. Dajcie mi narzędzia, ja wam zaprojektuję mapę zajebiście, dawaj. Aj. Dobra, biegniemy jeszcze do tego airdropa, co spadł. Małe plecaki można rozwalić. Cezariusz podarował zwyczajnemu lisowi 7 miesięcy z tego powodu teraz ma suba. O! Dziękuję Cezariuszu za... No cóż, coś mogę Cezariusz, ty tutaj coś codziennie rzucisz tą piątką. Teraz suba podarowałeś, no... Wariat z ciebie, no. Dziękuję ci bardzo za wszystko. Zwyczajny lis, patrz, nawet nie podziękuję ci. Mecenas, o, mecenasi. Widać dymesy. Są dymesy tam. Cezariusz ma moda. To po co mu VIP? Zajebiście spadło na samym środku. Sam raz, żeby mnie ktoś odstrzelił. Nie miałem snajperki jeszcze tutaj, nie strzelałem z niej. Ale jest snajperka. Ale mi się wydaje, że ona jest w menu gry, ale... Chyba jeszcze nie da się jej zdobyć, tak mi się wydaje. Kurde, duży plecak rozwaliłem, no dobra. Bandaże wziąć do ręki. Tu weźmiemy bandaże sobie weźmie. Tam są kurwa... A, bo ktoś to porobił. Dobra, ja tam lecę.
Lecimy w tą stronę. Dobra, ja może zdążę. Bo drop leci bardzo długo. Zrobimy tak. Szybko safe zone. I helikopter. I tam wylecimy. Albo będę szedł, bo jeżeli... Jak myślicie, jeżeli ktoś tu jest, to gdzie pójdzie do safe zone'u? Na górze czy na dole? Raczej na dole. To ja pójdę tą drogą. Siema, Tulu. Hello, dobre to. No nie wiem, jak nie grałeś w Wars i Infestation, to tak ci się średnio będzie podobało. Wiesz, to jest... To leci po prostu na tym feelingu z Wars. Bo to jest tak jakby takie 2-0, no. Shroud? Shroud. A tyś se nick zmienił w końcu bez cyferek? Tyś miał chyba z cyferkami czy z czymś, nie? Może kłada tu znajdziemy, hello. Przypominajki macie. Już nie masz 17 lat. Znalazłem tłumik. Jest git. Więc tak, dalej są te zrzuty. Jeszcze nie zebrane. Tak, dokładnie. Trochę za dużo broni. To się zgadza. Moim zdaniem powinno jej być mniej, aby była bardziej doceniana i żeby była po prostu taka no rzadsza była, nie? Do znalezienia, cięższa. Wtedy by ją bardziej tak cenili. No ale też dzięki temu jest więcej akcji, a nie tylko bicia się z pięści. Chociaż to też było śmieszne. Bo na przykład wiedziałeś, że jak ktoś do ciebie z Krugera strzela z daleka, no to znaczy, że on raczej nie ma lepszej broni. Więc tego Krugera to se mogłeś tak, wiesz, no to tam se tam, on se strzelał, ty sobie tam po prostu uciekałeś. Stanaga jak się miało, OS. No bo w Warzy to było tak, że ciężko było amunicję znaleźć. Była na wagę złota. A dosłownie na wagę hajsu. Dlatego, że broni było od zawalenia. Ale amunicja do tej broni mało się jej respiło. Znaczy, ja jeszcze miałem mega duży backpack. Mega dużą bazę z czasów, kiedy ta amunicja bardzo się pojawiała często na lotnisku i nie tylko. Także ja wtedy zostawiłem. A potem poszły zmiany w lucie. I było ciężko zdobyć już amunicję, nie? Łatwiej było broń, a ciężej było amunicję. I można było ją kupić za prawdziwe, no za te pieniądze takie w tych ich sklepie. Takie trochę to było, wiecie, pay to win, nie? Ale te pieniądze na szczęście można było przefarmić w grze. Nie trzeba było ich kupować. No już zostały zebrane. Czyli prawdopodobnie ktoś już tutaj biegnie. W tą stronę. Co wy na to? Idziemy? Próbujemy? Czy gościu będzie tu szedł? Jakąkolwiek drogą? Go zasadzka. Paru ich będzie?
Nie, oni pojedynczo tu chodzą, to jest mały serwer. No jest ladderboard prowadzony, nie? Nie ma barykad. Bardzo dobrze, że ich nie ma. To PvP nie miało sensu z barykadami. Ludzie, ktoś był na środku drogi. Ktoś powie... Kurde, ma pecha. No tak, no ma pecha, no ma pecha, bo trzeba uważać, nie chodzi się po środku drogi, stara się zawsze mieć gdzieś jakieś drzewa czy jakieś budynki. I on na środku drogi nagle tworzy se twierdzę. Napierdala barykadami, nie jesteś w stanie mu nic zrobić. Dzionek się zaczyna. W safe zone tego gościa nie było dolnym. We've got some supplies on their way. We've marked it on your map. Zara. On mógł mieć kłada i mógł się szybko przetransportować. No te barykady to tak, no Fortnite zgapił od Warzy te barykady. A jak? Dobra, olewam tego typa, idę. Idę do supply dropa. Bob budowniczy zawsze da radę. Bob budowniczy zawsze da. O, widzę nawet go. Leci. Leci. Czy oni chcą za tego krapa 72 zł? Tak, a ja na przykład za wspaniałego suba chcę tylko 5 dolarów. To jest dopiero różnica.
Szybko. Niektórzy streamerzy mają 50% zniżki na gry. Można się dogadać z nimi, co? Ja nie mam zniżki. Ja jestem w programie partnerskim z tymi, z twórcami tego. Znaczy, jakby oni mnie zapisali, ja nie chciałem. Tylko, że trzeba kupić to na platformie Xsola, się nazywa ta platforma. Nie wiem, czy kiedykolwiek wchodziliście na to. Ja tam jakieś gierki ściągałem kiedyś z Xsoli. Ale Xsola też obsługuje płatności na Twitchu. Porobione. Nic ciekawego. Taki szmat drogi. O, i znowu bunkier jest. W tamtym miejscu. Ja bym mógł tam się przebiec, bo expa byśmy wbili. Tam jest zawsze walka fajna. Te bunkry to zajebista sprawa. Witaj najlepszy streamerze. Siema, Lisiu. Dawidek, dziwnie lutujesz. Jakoś tabem inni lutują itemy. No dobra, jak są 4 itemy, to ja sobie normalnie podniosę. Dobra, idziemy tam. Jak u ciebie pogoda? Padał deszcz przed chwilą, jest ciepło ogólnie. No, ja nie od wczoraj gram w tą gierkę, dokładnie. Ja już wszystko wiem. Nie wiem, co to oznacza. Aha, droga zablokowana. To ważna informacja dla nas. Czy godna polecenia? Nie, takie średnio, jakby. Mi się podoba, ale mi się też podoba wiele innych gier, które wam się nie podobają. To nie jest wyznacznik. Siema, policja z My Summer Car. Elo. Five Story w Campos. Campos City. O cholera. O kurwa. Ua. Balancelota chcecie, żebym zagrał? Balancelot. Nie, bo ja nie umiem przejść tej misji tam jednej. Przejebane. Ja się wczoraj zdenerwowałem bardzo.
I mi aż serce tak zakłuło, tak. Au! Jedni i drudzy napisali źle w ogóle emotkę. Pepep bas, pepek please. Fufu ma wylew. Masny biszkop też. Idziemy. Szczelanko będzie. Czym cię kciuki? Nawalanka będzie. Czy jest jeszcze ten gość? O! Jest ktoś. Skończył to, zrobił to, dobra. Okej. Lecą. Poczekamy sobie na spokojnie. Jak będzie lutował skrzyneczkę. Widzę go. Dobra, widzę go. One spadną w środku chyba. O, jadą. Nie chcę, żeby słyszał kroków. A jest idealnie przy mnie. Chcę tamto zlutuje na spokojnie. I niech tu podejdzie. Podejdę od ściany, żeby nie było. You've entered combat with another survivor. We can't protect you in the safe settlements until the timer runs out. Skara miał.
Kurwa! We've got some supplies on their way. We've marked it on your map. Chyba spadamy stąd. Widzicie, dlatego się nie podchodzi na pełnej piździe, bo słychać to bardzo, tą blachę, przecież to kurde głuchy by usłyszał. Dokładnie, hełmik. Się skupmy. Movement Szwecja się przypomniał. Dokładnie. Movement Zworzy. Tu w ogóle jest jakaś strasznie duża rzecz. Rockdale to się nazywa, to miasteczko. Nie byłem tu jeszcze. Sam sobie kupię, biedaku. Ale wy tam szkalujecie jeden drugiego? Żarcia nie ma powoli. Jedynie sub za sub na YouTubku, na luzaku. Sub for sub. A to tak na początku było, tak niektórzy robili. Sub for sub. Ten robił. Jak on się nazywał? Ty, jak się nazywał ten? Sauron 100 vlog. Aż se bym zobaczył, bo to było świetne. Legenda. Barykada jakaś. Wichura. Potężna wichura łamie te drzewa. Trawą zalewa lekkie kołysie. Rzadko która kamera nagrywa w takiej rozdzielczości. Ale wiecie co? No nie no, na tamte czasy co on to gadał, to trochę prawdy jest, no bo jak on w tamtych czasach już Full HD jako kamera przenośna, taka domowa, no to wiesz, to kawał dobrego sprzętu, kawał dobrej kamery. Ktoś z prawej strzela? Dziwne. Siemaneczko, Ikox. Ty, a może dzisiaj Mucha Majana na live'ie? W
wpłacamy 500. Stawka 20. I wypłacamy 0. Mucha Majana na live. Na. A co jak będziesz dupczyć, wypłać połowę wypłaty, czyli 25k i stawka 1000? O! Stary Bonkol by grał w slotsy. No, stary Bonkol by pewnie zagrał w slotsy. Ale raz odpaliłem slotsy na live'ie, to wtedy był to taki hype był, co tam grali wszyscy. A ja odpaliłem i demo odpaliłem, bez wpłacania pieniędzy. I kręciłem za stawkę jakąś tam wysoką, 20 zł czy tam ileś. A przychodzili ludzie i mówili, ja pierdzielę, to ile ty wpłaciłeś? Najlepiej gada ten kajakarz. Zloty. Dzisiaj w zloty zagramy. Jakie zloty? Gdzie zlot? Kogo zlot? Kto robi zlot? Kto się spotyka? You cannot enter a safe zone. 1,5 minuty zostało. Zlot degeneratów. Czekamy minutę jeszcze. Idę do krzaka se posiedzieć. Co się stało, że wskaźnik jedzonka rośnie? Bo jestem w tym safe zone jakby. W safe zone zawsze rośnie picie i ten. Tylko że to jest zbugowane właśnie, że niby jestem w safe zone, ale nie mogę wejść do safe zone'u. Więc tutaj dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. To jest buget. Nie powinno mi jedzonko rosnąć teraz. To jak tam Dawidek piwko w środku dnia pił? Ja w środku dnia piwko kiedyś piłem? Chyba się zdarzyło. O, już. Time's up, soldier. You're safe to visit the settlement again. Hekilopter przyleciał. Czekajcie, to jaka to jest amunicja niby do tego Skara? Siódemki. Kurde, 7 apteczek. Ja mu tyle lutu zebrałem. Jezu Mary. O jest. Ja mu tyle lutu zebrałem. Dobra, Skara se zostawimy, bo czuję, że Skar jest taki rzadki jakiś. To weźmiemy se... O, a tu taki Skar jest? Ten zadaje 12,5 obrażeń.
G36 daje 12, a to daje 13. Ja biorę to. I amo. Potrzebujemy 200, to powiedzmy sobie 90. I za dużo, bo mam 15 bandaży. I teraz se weźmiemy medical. Weźmiemy sobie na przykład 6 bandaży. No i to jest sprzęcik, z którym już można się bawić. Aż mi się przypomniało Warzy, jak się te rzeczy tu zanosiło i się tutaj potem tak porządkowało, że tu, tutaj amunicję się wyciągało, się ją łączyło. Potem sobie sortowałem ten cały backpack, że wszystko było tak. Backpack, Jezus Maria, już mówię jak ten plecak się tutaj sortowało, wszystko po kolei. Backpack. Backpack. Co tam backpack? Jakieś patche już były? Nie, chyba nie. Chyba nie.